Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja się cieszę, że mogę po raz pierwszy brać udział w dyskusji razem z panem profesorem Merkelem, ponieważ już wcześniej zetknęłam się z publikacjami pana profesora, a ponieważ sama zajmuję się jako ekonomistka różnymi modelami kapitalizmu, to szczególnie zainspirowała mnie ta, tylko ja już nie pamiętam, w której pracy, ale ja tu mam stronę tytułową takiej pracy, czy pana profesora, czy demokracja to jest tylko po prostu piękne wyrażenie, czyli tak jakby kwiatek do kożucha. I tam pan profesor wyróżnia też 3 typy kapitalizmu i mówiąc to, co tu jest napisane, że tylko ten pierwszy typ kapitalizmu to jest kapitalizm klasycznego leseferyzmu, drugi to jest kapitalizm regulowany i trzeci to jest kapitalizm neoliberalny, czyli neoliberalizm. I zdaniem pana profesora, zgadzam się z tą opinią, że tylko ta środkowa forma kapitalizmu, tylko kapitalizm liberalny jest regulowany, jest kompatybilny z demokracją. I zanim zacznę dalszą część, to chciałam od początku postawić panu profesorowi pytanie, bo jak wiadomo, Niemcy są ojczyzną ordoliberalizmu. I w tych dyskusjach o demokracji i kapitalizmie moim zdaniem warto jest odróżniać także, tak jak pan profesor odróżnia, mówi, że kapitalizm nie jedno ma imię, tak może warto by też przypominać ciągle, że liberalizm też nie jedno ma imię i w związku z tym można mówić o liberalizmie klasycznym, tym smithowskim, ale też można mówić o ordoliberalizmie i o neoliberalizmie. I jeżeli tak to rozróżniamy, to w ten sposób unikamy niebezpieczeństwa obciążania liberalizmu za wszystkie grzechy tego świata. Otóż, jak wiadomo, w Niemczech została opracowana koncepcja społecznej gospodarki rynkowej i ta koncepcja została wdrożona w życie po II wojnie światowej i to jest właśnie koncepcja, która oparta jest na ordoliberalizmie, a ordo znaczy ład. Ordo znaczy łączenie różnych, uporządkowane łączenie różnych form życia społeczno-gospodarczego i dbałość o harmonijny rozwój i to zapewnia trwałość rozwoju. Chodzi tutaj o harmonizowanie interesów gospodarczych, interesów społecznych i interesów ekologicznych. I to jest i było bardzo mocno w tej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej podkreślane. I gdyby taka koncepcja była utrzymywana do dzisiaj w większości krajów, to prawdopodobnie nie doszło do kryzysu 2008 roku, ale tak jak pan profesor pisze w swoich publikacjach, nawet kraje skandynawskie nie oparły się temu powiewowi, temu naporowi neoliberalizmu i nawet one wycofały się z wielu rozwiązań, które były ukierunkowane na harmonijne łączenie tych 3 obszarów życia społeczno-gospodarczego. I dlatego czytając publikację pana profesora zwróciłam uwagę, że pan profesor cytuje politologów niemieckich, między innymi pana profesora Strecka, ale w tym wykazie nie znalazłam jego książki, którą ja osobiście jestem zafascynowana. Książki, która bardzo przystaje do tez pana profesora Merkela, ale ta książka nazywa się Od państwa podatków do państwa długów, gdzie pan profesor Streeck pisze, że w związku z tym z tą neoliberalną tendencją ograniczania roli państwa, czyli sprowadzania państwa do roli stróża nocnego i takiej przychylności dla tezy, że podatki, tylko niskie podatki mogą sprzyjać rozwojowi gospodarki. Doszło do tego, że państwo rzeczywiście nie było zwalniane ze swoich funkcji nieodzownych, a równocześnie była tendencja do tego, żeby na rzecz tych funkcji, środki na rzecz realizacji tych funkcji się zmniejszały i w związku z tym dochodziło do takiej dychotomii. Funkcje państwa pozostawały, a środków na to brakowało i w związku z tym państwa się zadłużały i w ten sposób dochodziło do więzi między państwem i sektorem finansowym i w związku z tym państwo podatków przekształca się w państwo długów, a długi oznacza przekazywanie pieniędzy na rzecz państwa, a ten, kto płaci, ten rządzi. Wobec tego zaciera się różnica między rolą państwa a rolą finansów. I w związku z tym te interesy państwowe, interesy sektora finansów stają się nieprzejrzyste, wzajemnie na siebie nachodzące i to jest zagrożenie i dla demokracji, i dla funkcjonowania państwa, i dla realizacji koncepcji ukierunkowanej na większą jakość życia. Otóż ja się zgadzam z prawie wszystkimi tezami pana profesora, z tym tylko zastrzeżeniem, że chciałabym, żeby pan profesor troszkę powiedział o tej społecznej gospodarce rynkowej i o ordoliberalizmie w kontekście tego zagrożenia demokracją. A teraz moja teza jest taka, że tym większy będzie uwiąd demokracji, im większe będzie wykluczenie społeczne. I wykluczenie społeczne oznacza, że coraz większa część osób nie ma warunków do uczestniczenia w demokratycznym życiu. I dlatego w tym raporcie, o którym pan redaktor Jacek Żakowski wspominał i którego jest redaktorem, raport się nazywa Reforma Kulturowa, ja tam jestem autorką takiej części, która się nazywa Inkluzywna Gospodarka i uważam, że żeby demokracja należycie funkcjonowała, to zgadzając się z tym, że to musi być kapitalizm regulowany, to jeszcze w ramach tego kapitalizmu regulowanego trzeba zadbać o to, żeby gospodarka była inkluzywna. I króciutko, bo pan redaktor zaraz mi tutaj skarci, co ja rozumiem przez inkluzywną gospodarkę. Tylko te 4 elementy wymienię. To jest inkluzywne społeczeństwo, które szanuje zdobycze cywilizacyjne i je rozwija, a te zdobycze cywilizacyjne to są ubezpieczenia społeczne, to jest praca, płaca minimalna, to jest prawo do ochrony zdrowia, to jest prawo do edukacji i tak dalej. To są zdobycze cywilizacyjne od Bismarcka począwszy. Albo jeszcze inaczej, płace minimalne to płacę minimalną można przypisać Adamowi Smithowi, który mówił, że robotnik musi zarabiać co najmniej 2 razy tyle, ile wynosi minimum egzystencji, bo żeby wychować i wyżywić następnych robotników. Więc jak kto woli. W każdym razie idea płacy minimalnej wdrożonej w życie, w tym naszym zrozumieniu, ma co najmniej 120 lat, a zaczęło się w Nowej Zelandii. Więc to są ta inkluzja, inkluzywność społeczna. Drugi element inkluzywnej gospodarki to jest inkluzywne przedsiębiorstwo. Inkluzywne przedsiębiorstwo to jest takie przedsiębiorstwo, gdzie jest partycypacja interesariuszy. Pan profesor mówił o erozji związków zawodowych, o erozji, o zmniejszeniu się partycypacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W raporcie państwo znajdą szersze rozwinięcie tego, a z badań ONZ-owskich wynika, że im większa partycypacja, tym wyższa efektywność. I jak państwo wejdą na stronę internetową i znajdą raport na temat partycypacji, to te różnice są porażające, są tak trudne absolutnie do zakwestionowania. Nie można tutaj mówić, że to jest w granicach błędu statystycznego. I teraz inkluzywny rynek. Inkluzywny rynek to taki rynek, który nie niszczy konkurencji. Otóż ja uważam, że jesteśmy zniewolonymi konsumentami w warunkach wolnego rynku, ale wolny rynek ja traktuję w cudzysłowie, bo uważam, że wolnego rynku nie ma. Tym bardziej go nie ma i większa jest siła korporacji ponadnarodowych. I w związku z tym wolny rynek, ten brak inkluzywności rynkowej sprawia, że nie ma warunków do rozmaitości na rynku, ponieważ małe przedsiębiorstwa są niszczone przez giganty, które mają przewagę we wszystkim, także w życiu, także w wykorzystywaniu narzędzi demokratycznych. Dzisiaj miałam w radiu spór na temat funkcjonowania wielkich sieci handlowych. Uważam, że wiele tu jest nieprawidłowości i takich zagrożeń, które przekładają się także na demokrację negatywnie. To był trzeci element, czyli inkluzywny rynek, i czwarty element, inkluzywne państwo. Co to jest inkluzywne państwo i prawo i inkluzywne samorządy? To jest taka sytuacja, gdzie obywatel wie, że jest chroniony prawnie i ma równość dostępu do prawa, a nie jest wykluczany. Proszę Państwa, w Polsce niektóre regulacje wprost wykluczają ludzi z możliwości dopominania się o sprawiedliwość i egzekwowania tej sprawiedliwości w sądach. No bo jeżeli ktoś zostanie oszukany na dużą kwotę, to musi proporcjonalnie zapłacić w sądzie opłatę, żeby to egzekwować. To jest raj dla złodziei, takie rozwiązanie. Więc różne to można w różny sposób naprawić i prawie nigdy, prawie zawsze w sporach z wielkimi korporacjami ktoś oszukany przez wielkie korporacje jest prawie zawsze na straconej pozycji. Jeżeli chodzi o niepłacenie podatków, to jedna z propozycji jest taka, żeby urzędy skarbowe nasze się bardzo przyglądały, czy nie ma transferu cen i kosztów. No ale jak się urzędy skarbowe, urzędnicy niedopłaceni urzędów skarbowych zderzą z tuzami prawnymi w korporacjach ponadnarodowych, to oczywiście są bez żadnych szans, więc tutaj trzeba szukać innych rozwiązań. Jeżeli chodzi o inkluzywne państwo, to właśnie państwo, które dba o to, żeby nie dochodziło do erozji demokracji. Nie mam czasu tego rozwijać, a inkluzywne samorządy to są takie samorządy, które prowadzą do tego, że partycypacja obywateli w tym, co się w samorządach dzieje, jest rzeczywista, a nie formalna. No wiadomo, co się w naszych samorządach dzieje, ile jest nepotyzmu, ile jest różnych nieprawidłowości. I jeżeli nie zadba się o inkluzywną gospodarkę, to nie będzie demokracji. Jeszcze chciałam powiedzieć, że Polska jest szczególnie tam u pana profesora, widzieli Państwo pod względem sprawiedliwości, Polska była tam na samym dole po Meksyku, na tym wykresie, a jeszcze na to się nakładają też u pana profesora są fantastyczne wykresy, jak spada udział w wyborach, zwłaszcza w krajach właśnie transformacyjnych. Czyli w gruncie rzeczy ci, którzy nie biorą udziału w wyborach, nie uczestniczą, nie korzystają z dobrodziejstw demokracji. A warto też przypomnieć to, co opisał na podstawie doświadczeń innych krajów, ale pan profesor Dani Rodryk, który mówi o tak zwanej przedwczesnej deindustrializacji, czyli deindustrializacji, która doprowadziła do tego, że zniknęły duże zakłady przemysłowe i poprzez prywatyzację rozproszenie nastąpiło, przemysł wywędrował albo w innej formie funkcjonuje, w formie jakichś montowni i tak dalej. To wszystko, ta serwicyzacja gospodarki, to wszystko sprawia, że trudniej jest o realizację koncepcji tej, żeby był większy wpływ, zwiększała się rola partycypacji poprzez związki zawodowe i inne obywatelskie działania. To tyle. Dziękuję bardzo.